że po godzinie 11 w naszym studio pojawi się gość i jest. Będzie dzisiaj o pływaniu takim trochę innym, z latawcem. Tym razem w naszym studio jest Kasper Czernik. Cześć Kasper, witam serdecznie. Cześć, cześć. Właśnie zszedłeś z wody, czy jeszcze nie zdążyłeś dzisiaj? Jeszcze dzisiaj nie zdążyłem, dopiero po 14 jak wrócę stąd. A, czyli zajęcia już dzisiaj są. Zajęcia już dzisiaj są, od rana są bardzo dobre warunki tak Słuchaj, naprawdę do szkolenia. Ty jesteś instruktorem kitesurfingu, ale też jesteś synem ojca, który jest pierwszym założycielem szkółki w Polsce w ogóle. Od twojego taty wszystko się zaczęło w Polsce. No tak, był jednym z pierwszych osób właśnie na Półwyspie, które ten kitesurfing rozpoczynało, razem między innymi z Donatem Raczkowskim. Na kempingu Chałupy 3 wszystko się tak naprawdę zaczęło w roku 99. Wtedy jeszcze to było tak, że bardzo improwizowali z tym kitesurfingiem, nie do końca wiedzieli co i jak działa, jak co podłączyć, co zrobić, żeby to wszystko hulało. Dopiero tak naprawdę w 2001-2002 roku ten sprzęt był troszeczkę lepszy i już większa wiedza na temat tego kitesurfingu. Ty tak pewnie co nieco pamiętasz, bo jesteś młodym człowiekiem, więc jakby pewnie samych początków nie bardzo, ale pewnie jak już zacząłeś tak wszystko rozumieć, co się dzieje, to pewnie można powiedzieć, że od samego początku masz styczność z kitesurfingiem. Tak trochę jak przez mgłę to wszystko pamiętam, ponieważ no, zaczynałem jak byłem naprawdę małym dzieckiem i latawiec treningowy to trzymałem już w rękach, jak nauczyłem się chodzić tak naprawdę. Niestety musiałem osiągnąć tą wagę około 25-30 kg, żeby wyjść na wodę i faktycznie już zacząć pływać, ale przez te wcześniejsze doświadczenia ze sterowaniem małym latawcem to poszło już bardzo szybko i z górki. Ale mówiłeś też, że windsurfingiem się przez pewien czas zajmowałeś. Tak, windsurfingiem byłem troszeczkę skazany na windsurfing, ponieważ nie mogłem jeszcze pływać na kitesurfingu, ale coś trzeba było robić, więc... I ale powiedz, było troszkę łatwiej przejść z windsurfingu później na kitesurfing, czy jedno z było troszeczkę łatwiej, bo zrozumienie wiatru i wszystkiego jest bardzo podobne, więc delikatne ułatwienie jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo dużym wydarzeniu, które w chałupach będzie się odbywać. Będzie to Kite Legends Chałupy 3, oczywiście 20 lat kitesurfingu w Polsce. W naszym studiu jest Kasper Czernik. Zaraz wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj Kasper Czernik w studiu Radia Kaszeby i będziemy rozmawiać o imprezie Kite Legends Chałupy 3, czyli 20 lat kitesurfingu w Polsce. Kasper, to tak brzmi bardzo tajemniczo, Kite Legends. To jest tak naprawdę taki trzydniowy festiwal kitesurfingowy, duchem rodem sprzed 20 lat. Chcemy tak jakby troszeczkę odkopać te wspomnienia wszystkie, jak to kiedyś wyglądało. I tak naprawdę cały ten festiwal zaczyna się dzisiaj w piątek o godzinie 20 projekcją dokumentalnego filmu Welcome to Hell, który pokazuje, jak wyglądało życie na Półwyspie, jak to wygląda i dlaczego jest taka fascynacja właśnie Półwyspem Helskim. Cała ta prezentacja się będzie odbywała na kempingu Chałupy 3 przy tawernie i będzie projekcja tak naprawdę na projektorze. I będzie bardzo przyjemna atmosfera i bardzo fajny jest ten film. Pogoda świetna, prawda? Na to, żeby coś powiedzieć. Bardzo dobra pogoda, bardzo cudowna. Dobra pogoda, to prawda. W następne dni, czyli jutro i w niedzielę, będą odbywały się zawody kitesurfingowe. Będą to Mistrzostwa Polski Instruktorów. Wyścigi na Czyli ci najlepsi, można powiedzieć, będą się ze sobą ścigać. A też ścigać. Tak nie do końca, bo nie mają tyle czasu, żeby pływać w trakcie sezonu. Ale... Znasz ten ból, prawda? Jako Niestety, instruktor, tak. Tak jest. Czyli nie można było za dużo poćwiczyć tak na pełnej parze, tak? Tylko tutaj z tymi, którzy się uczą. Dokładnie. Na przykład więcej pływać w szkole niż pływania dla siebie. No dobra, ale wy pewnie macie jakiś taki czas na wyjazdy, na to, żeby popływać dla siebie poza sezonem, prawda? Poza sezonem, to tak wtedy jest. Można gdzieś wyjechać i popływać. To sobota. Sobota mamy mistrzostwa, tak? Tutaj. Tak, poza mistrzostwami Polski Instruktorów właśnie w wyścigach. Oprócz tego będziemy mieli konkurs na najlepszą ewolucję starej szkoły, czyli wysokie skoki, ściąganie deski i różne właśnie takie fajne sztuczki. I oprócz tego są Mistrzostwa Polski takie już ogólnie, nie tylko instruktorów w wyścigach, oraz Mistrzostwa Polski do lat 14. I to się dzieje w sobotę i w niedzielę, w zależności od tego, jaka będzie prognoza, jak będzie z wiatrem, bo jak wiadomo, na Półwyspie to nigdy nie wiadomo. A dodatkowo jeszcze w sobotę wieczorem będzie tak naprawdę grill i taki piknik na kite łączce, gdzie cała ta przygoda z kitesurfingiem w Polsce się zaczęła.
i będzie właśnie Donat Raczkowski, Igor Czernik i jeszcze wiele, wiele osób, które ten kitesurfing rozpoczynały i będzie można z nimi porozmawiać i posłuchać tych historii z pierwszej ręki. Słuchaj, windsurfingowcy bardzo często mówią, że tutaj Zatoka Pucka i Półwysep Helski to idealne miejsce do windsurfingu. Czy z kitem jest podobnie? To jest jednym z lepszych miejsc szkoleniowych naprawdę w całej Europie, ponieważ akwen jest bardzo płytki, jest bezpieczny i dzięki temu możemy się bardzo szybko nauczyć. Niestety tylko wiatr czasami bywa kapryśny, ale to... Szkoleniowych, a do popływania? Tak do jak... popływania to dokładnie tak samo. Można bardzo fajnie sobie popływać. Warunki są świetne. Mówiłeś o tym, że podczas tego wydarzenia weekendowego cofniecie się jakby trochę 20 lat, będziecie pokazywać, jak to kiedyś wyglądało. Ja się chciałam ciebie jeszcze zapytać, czy ten sprzęt do kitesurfingu przez te 20 lat również się zmienił? Sprzęt do kitesurfingu bardzo mocno się zmienił na przestrzeni tych 20 lat. Kiedyś latawcy wyglądały zupełnie inaczej, miały zupełnie inną konstrukcję. Jak wpadał do wody, to już ciężko go było generalnie wystartować. Nie było takiej możliwości prawie. Generowały dużo więcej mocy, ale były też dużo mniejsze i dużo bardziej niebezpieczne. Teraz z upływem czasu systemy bezpieczeństwa i wszystko wyewoluowały tak, że ten sport jest naprawdę bardzo bezpieczny. Kiedyś kończyło się to wieloma złamaniami i różnymi wypadkami, teraz jest naprawdę już zupełnie inaczej. No ja właśnie słyszałam, takie przynajmniej plotki krążyły, że jest to dosyć sport niebezpieczny, że może porwać i gdzieś wyrzucić na przykład. Jest to sport tak naprawdę ekstremalny, ale przy zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa i zachowania chłodnej głowy tak naprawdę ciężko, żeby komukolwiek coś się stało. Kasper Czernik dzisiaj w studiu Radia Kaszaba. Kasper Czernik, dzisiaj w studiu Radia Kaszaba, Kite Legends HUP 3. Ta impreza już dzisiaj zaczyna się na Półwyspie Helskim. Kasper, co jeszcze ważnego trzeba powiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o tą imprezę? To też po całym wydarzeniu zapraszamy jeszcze na afterparty na plaży w stylu też lat 80-tych, 90-tych, takie rave party właśnie z... muzyką elektroniczną. Drodzy słuchacze, my chciałabym tylko przypomnieć, że jest to impreza. Mówimy o niej dlatego, że was zapraszamy, prawda? Oczywiście. To nie jest tylko tak, mówimy, żeby się pochwalić, że takie coś jest i że legendy kitesurfingu pojawią się na Półwyspie, tylko po to, że oczywiście was zapraszamy, jeżeli chcecie przyjść i zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało i jak to wygląda oczywiście obecnie, jak te latawce pięknie wyglądają. Pewnie dużo was będzie, prawda? Na pewno sporo osób będzie. Ja bardzo często przejeżdżam koło właśnie gdzieś tam w okolicach Półwyspu Helskiego. Zresztą bardzo dobrze te latawce widać też z Pucka, prawda? Z Pucka oczywiście, i, tak, i z Kaczego Winkla tak zwanego, czyli do droga 216. Tam jest taki parking i tam bardzo dobrze wszystko widać i wspaniały jest to widok zdecydowanie. Kasper, dobrze, gdybyśmy chcieli na przykład, gdybym ja chciała albo nie wiem, ktoś z naszej redakcji wziąć sobie takie lekcje kitesurfingu, bo stwierdził, że jest to coś dla niego, to jest coś, co podnosi na pewno adrenalinę. Od czego powinniśmy zacząć? Jakie są w ogóle, wiesz, obostrzenia? Bo na pewno tutaj są jakieś warunki, powinniśmy zacząć od wyboru właściwej szkółki tak naprawdę, ponieważ szkółka powinna być licencjonowana przez Polski Związek Kitesurfingu. Trzeba zwrócić uwagę, czy szkółka dba tak naprawdę o nasze bezpieczeństwo i korzysta z kasków, kamizelek, czy dodatkowej łączności na wodzie pomiędzy instruktorem a kursantem. Czyli jest takie coś jak dodatkowa łączność, tak, to nie, że wypychamy i sobie racie. Jest dodatkowa łączność w postaci systemów takich jak BB Talking, czyli kursant ma kask z odbiorniczkiem, mikrofonem i taką słuchawką. Instruktor ma dokładnie tak tylko, że czapkę zamiast kasku i jest non-stop kontakt między instruktorem a kursantem. No to super, że są takie możliwości, bo niektórzy myślą, że zostajesz, wiesz, wypchnięty na wodę, dostajesz latawiec i sobie po prostu racie. To tak do końca nie wygląda. Dużym dodatkowym atutem jest tak, że jeżeli szkółka ma motorówkę i asekurację z motorówki, ponieważ w razie jakiegokolwiek wypadku dużo tu ułatwia akcję tak naprawdę ratunkową. A co jeżeli chodzi o dzieci? Powiedz mi, bo wiem, że też tutaj są pewne obostrzenia, o których musimy pamiętać. To waga chyba, tak, prawda? Tak naprawdę waga i wiek. To tak około 10 lat i 30-35 kg już można spokojnie zaczynać na małych latawcach specjalnie przystosowanych do nauki dzieci. A z czym takie świeżynki, które się uczą, najczęściej mają problem? Z tak zwanym przyciąganiem baru, który generuje więcej mocy i wtedy niestety bardziej wyrywa. Ale to taki naturalny jest bardzo odruch, ponieważ zawsze jeżeli coś się dzieje, to ludzie ten bar przyciągają,
gdzie tutaj trzeba odpuścić na kitesurfingu. Aha, czyli niech sobie leci, krótko mówiąc. No, bo generalnie na kajsie jest się cały czas wpiętym w trapez, więc ten latawiec jest cały czas wpięty, a sterujemy barem, którym możemy odpuszczać, przyciągać, generując tak naprawdę moc lub ją tracąc. Czyli tak czy siak po prostu nam nie odleci. Nie odleci. Nie odleci. Chyba, że użyjemy dwóch systemów bezpieczeństwa. No to wtedy już się mówi trudno. Słuchaj, to jeszcze raz przypomnijmy. Kite Legends HUP3 od kiedy do kiedy? Od tak naprawdę dzisiaj godzina 20, pokaz filmowy, jutro i pojutrze zawody, jutro jeszcze piknik i w niedzielę mamy afterparty wieczorem. I to wszystko dzieje się gdzie? Wszystko się dzieje na kempingu Chałupy 3 na Kite Łączce. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą fajnie, na wesoło i sportowo spędzić weekend. Kasper Czernik dzisiaj był w studiu Radia Kaszeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.